próby kradzieży, pijani kibice. Zepsute święto w Anglii, finał Euro 2020. Są oficjalne składy. Są próby kradzieży akredytacji. Przechodząc przez tłum w zdecydowanej większości pijanych kibiców, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że możemy stracić akredytację. Jest też ciekawa niespodzianka w składzie Anglii na finał Euro 2020 z Włochami. Proszę schować akredytację, by nie kusić losu. Kibice mogą zechcieć ją ukraść. Mi właśnie próbowali i dlatego chowam ją pod dresem, przestrzegła nas wolontariuszka w punkcie testów przeciw COVID-19. Przejście błyskawicznej próby, która po 5 minutach daje wynik, jest warunkiem dostania się na Wembley. Może dlatego próbują ukraść akredytację, że są pijani, próbowałem tłumaczyć angielskich kibiców. To prawda, są pijani, ale większy problem w tym, że są idiotami, riposta wolontariusza, który przeprowadzał testy, była bezlitosna. W składach, jakie obaj trenerzy awizowali na finał Euro 2020, zaskoczył tylko Gareth Southgate. Zamiast Bukayo Saki, czy Jadona Sancho na prawą stronę wysłał Kierana Trippiera. Pomocnik Atletico Madryt na Euro zagrał tylko dwa całe mecze, z Chorwacją i Niemcami. Z Danią wszedł tylko na 14 minut. Autor: Michał Białoński.